Witam pana, panie Janie. A, witam serdecznie. Najmocniej przepraszam, że musiał pan na mnie czekać. Rozmowy z ministrem Kowalskim czasami się nieznacznie wydłużają. Nic nie szkodzi. Nie robiłem nic przez ostatnie 3 tygodnie, więc bez problemu poradziłem sobie z 3 godzinami. Doskonale. W takim razie może od razu przejdziemy do rzeczy. Kawy, herbaty? Nie, nie, dziękuję. Pani Basia się już mną zajęła. Aha. W takim razie może przejdźmy do rzeczy. Pali pan? Nie, nie. Rzuciłem 3 lata temu. No moje gratulacje. A jak pan tego dokonał? Zwyczajnie, przestałem palić. No tak. Wie pan, zazdroszczę panu. Ja próbowałem już wiele razy, ale tak jakoś mi się nie udaje. Dobra. To może przejdziemy do rzeczy? Jasne. Tylko jakby tu zacząć? Proszę zacząć od początku, wtedy na pewno jakoś się połapię. Oczywiście. Więc jak pan wie, rozmawiałem przed chwilą z ministrem Kowalczykiem. Tak, wiem. No właśnie. To już jest błęda? No w zasadzie tak i nie. Widzi pan, ja pana bardzo cenię jako artystę, że pana ogromnym zaufaniem pragnę zapewnić, że do pańskiej dyspozycji staną najlepsi fachowcy w kraju. To w kraju jeszcze jacy zostali? Paru się jeszcze znajdzie. W końcu ten film ma być naszą wizytówką w Europie. Wie pan, szereg ministerstw ułoży wszelkich starań, ale w związku z tym są pewne delikatne naciski. Nie. Przepraszam, co nie? Nie rozumiem tego fragmentu delikatnych nacisków. A więc chodzi właśnie o to, że rozmawiałem przed chwilą z ministrem Kowalczykiem. Wspomniał pan. No właśnie. Rozumiem, że nie powie mi pan nic więcej i że resztę przekazu mam się sam domyśleć. No właśnie. W takim razie zmartwi pana. Ni cholery się nie domyślam, o co może chodzić panu ministrowi Kowalczykowi. A więc chodzi właśnie o te delikatne naciski. Poproszę o szczegóły. Jakie naciski, jak bardzo delikatne. Wie pan, to nie jest takie proste, jak mi się mogło wydawać. Ja powiem nawet więcej. To jest trudne. Domyślam się. W przeciwnym razie już dawno by mi pan to powiedział. No i całe szczęście, że się pan domyśla. Naprawdę się cieszę, bo już myślałem, że się nie dogadam. Nie chciałbym psuć pańskiego dobrego humoru, ale w dalszym ciągu nie rozumiem. Po co pan mnie zaprosił? No dobrze, skoro nie można inaczej, powiem wprost. To rozumiem. Pewne osoby życzyłyby sobie delikatnych zmian w scenariuszu. Od razu zaleczam, ja nie mam z tym nic wspólnego, ja tylko przekazuję sugestie. Jakich zmian w scenariuszu? Więc chodzi o to, że obecny minister sprawiedliwości reprezentuje, jak pan wie, opcję polityczną. Pan wybaczy, ale po pierwsze, nie było mnie w kraju przez 5 lat i nie bardzo się orientuję w aktualnościach, a po drugie, nie interesuje mnie polityka. Powiem więcej, brzydzi mnie. Proszę więc o jasne formułowanie wypowiedzi. Niech mi pan to wytłumaczy, nie wiem, jak 5-letniemu dziecku. No dobrze, więc chodzi o to, że w scenariuszu jest scena, w 1939 roku wojska generała Tom Zawady zdradziecko zaatakowane przez armię bolszewicką toczą bitwę pod Starą Wsią. Co to jest? Wojska bolszewickie. To? Wojska generała Tom Zawady. To? Zapalniczka. Faktycznie. Faktycznie jest taka scena. No i teraz chodzi o to, żeby ją zmienić. Niech to zostanie między nami. Mam nadzieję, że pan tego nie nagrywa. Otóż dziadek obecnego ministra brał udział w tej bitwie. No to przecież powód do dumy. On brał udział, ale po tej drugiej stronie. No tak, teraz rozumiem. Doskonale. Ale sceny nie zmienię. Dlaczego? Jako artysta wyznaję przywiązanie do pewnych zasad, a jedną z nich jest mówienie prawdy, nawet jeśli będzie ona bolesna. No niech pan ją mówi, jak najbardziej, niech pan tylko zmieni tę scenę. Jak? No na przykład, że wojska bolszewickie na widok generała Tom Zawady ustępują pola i do bitwy nie dochodzi. Ale przecież to jest kłamstwo. Oj tam, kłamstwo, sramstwo, to przecież tylko film jest. Przykro mi, ale się nie zgadzam. Pan zapomina, że to największa produkcja filmowa w historii tego kraju. Nie mogę.
prostu artysta i człowiek zgodzi się na podobne przekłamanie, przykro mi. No i tu jest właśnie sęk pogrzebany. Słucham? Mówiąc wprost i bez ogródek. Od pańskiej decyzji zależy, czy kilku strategicznych inwestorów nie wycofa się z projektu. A, czy pieniądze naszego resortu mogą zostać zamrożone? Pan żartuje, gdzieś pieniądze są, sam pan mówi. No proszę pana, w tym kraju jest o wiele więcej dziedzin życia, na które nie ma pieniędzy. Ludzie to zrozumieją. A co na to powie środowisko? Nie chciałbym panu cytować, gdzie wszyscy inwestorzy mają całe nasze środowisko. A ja tej sceny i tak nie zmienię. Bo niech pan ją po prostu wywali i wilk będzie syty i zostanie z całkiem spory kawałek owcy. Kamera! Poszła? Dzień! Pojedna druga się piąta ulicy pierwsze! Akcja! Starą wsią. Nie jesteśmy, Jureczku, pod starą wsią. Nie, no to ja wiem, że jesteśmy w Puszczy Koniowskiej, taki głupi nie jestem. Boże, Jureczku, mówię metaforycznie. To nie jest bitwa pod starą wsią. To co to jest? Bitwa pod Grzywałką. To czego nikt mi nie powiedział? Boże, nie wiem, Jureczku. A zresztą, co to ma dla ciebie za znaczenie? Zasadnicze. No jasne, chcesz mi powiedzieć, że masz inny zestaw grymasów, jak walczy z Niemcami, a inny jak walczy z Ruskimi? No naprawdę, tak! Nasze ciały! Nasze ciały, panie reżyserze! Wiedziałem, że Niemcy mieli dwupłatowe meseczniki. Trzeba.